Siemanko! Kolejny odcinek Turystykiem na Tor, Projekt XX. Jestem Hondą XX-em na Radomiu. Mamy 4 maja, tak jak wam mówiłem, otworzył się Radom, przyjechałem. Kamera jest zamontowana na szybie z przodu, nie widzicie motocykla, bo inaczej nie dam rady przechodzić między zakrętami a zakrętami ciałem, więc kamera musi być z przodu. Ruszamy.
No dobra. Póki co tak. Jestem już jak w godzinę na torze. Początek był przeciętny. Po 15 minutach pojawiło się od razu wyczucie maczyny i całkiem niezłe. Teraz tak. Trochę się jeszcze cały raz boję, bo co ją mocniej pochylę, to tre. Nie tylko pod nóżkami, bo już patrzyłem, że przypieprzyłem katalizatorem. Więc robi się niestety niebezpieczny trzeci punkt podparcia. Zwłaszcza na takich tam nierównościach, więc jadę trochę inną nitką, szerzej tam, zwłaszcza na tym łuku pod Rotaxem. Więc można powiedzieć, jadę nieoptymalną nitką. Jest za niski, no w sensie trzę tym brzuchem, tymi podnóżkami. To jest taki dziwny dźwięk. Natomiast, żeby nie było, motocykl ogólnie, kurwa, spisuje się bardzo dobrze. Naprawdę, da się tym jeździć. Słuchajcie, no tutaj naprawdę, no jadę tym po prostu. Nie wiem, jakie mam czasy jeszcze. Może ze względu na tą kiepską nitkę i są tam jakieś porypane. No moim celem jest dzisiaj zrobić 40 sekund. Żeby pękło 40 sekund. I myślę, że jest to do zrobienia. Potwierdza się jeszcze to, co mówiłem wam w poprzednim odcinku, że tył jest niedociążony, brakuje trochę trakcji i ta tylna opona nawet teraz tutaj wymaga dłuższego dogrzania. Niemniej ta płynna praca silnika pozwala naprawdę mocno odwijać się na wyjściach. No oczywiście to jest radą, więc tu mamy sekundę przyspieszania albo dwie. Ale ogólnie zajebiście, zajebiście jest kurwa turystykiem na torze, zapierdzielam sobie, zajebista sprawa. Powiem wam tylko tyle, warto było, kurwa, warto było to zrobić. Naprawdę warto. No, naprawdę warto. Dobra, wyłączam kamerę póki co i jadę dalej sobie pojeździć.